witam po raz kolejny moją ulubioną wieczorową porą. Najlepszy czas na rozpoczynanie działań kuchennych, wędliniarskich i tym podobnych. Tym razem też cały proces jest taki, że dzisiaj wykonamy trochę, resztę trzeba będzie wykonać jutro, więc czas działać. Pasztet. Przepisów na pasztet jest pełno. Jeśli się rozejrzymy po internecie, to jest czym wybierać. Ja się dogrzebałem do takiego przepisu, który jeszcze zapisany jest w takiej formie, jak to w starych przepisach. Nie wszystko do końca jasne, więc postaram się ten przepis zinterpretować na bardziej współczesną modłę, żeby można było określić, czego dokładnie ile. Więc będę mówił już po swojemu. A naprawdę pasztet ze składników szlachetnych. Wszystko praktycznie mam na stole, no prawie wszystko, część jeszcze będzie potrzebna jutro, ale po kolei. Karkówka, około 30 dekagramów. Podgardle, około 40 dekagramów. Cała golonka tylna, ja mam już ją podzieloną na dwie części, to powinno być od około kilograma do kilograma 30. Ja mam właśnie 1-3 kg i to jest tak maksymalna ilość. Do tego pół kilograma wątroby wieprzowej. Wątrobę jeszcze schowam do lodówki, bo w tej chwili ona mi nie jest potrzebna. Będzie potrzebna niedługo, ale nie ma co ją trzymać poza lodówką na razie. Co teraz? Jest gar przygotowany. Na razie w garze nic. Na tą ilość też to nie do końca precyzyjnie będę określał, ale 2-3 listki laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, kilka suszonych grzybków, jak tu w tym przypadku mam koźlaki suszone. I co dalej? I te mięso, które tutaj mam, można byłoby włożyć w takich kawałkach. Ja je trochę rozdrobnię, ale nie za dużo. Nie chodzi o to, żeby to były drobne kawałki, a też takie, które łatwiej się będą po garku rozkładać. Chodzi też o to, żeby użyć jak najmniejszej ilości wody, więc jak te kawałki będą takie mniejsze, to lepiej wypełnią przestrzeń garnka. Można też w taki sposób, żeby to niekoniecznie musi być rozdzielone. Chodzi o to, żeby miarę płaskie było. Ja sobie to pokroję, powrzucam i za chwileczkę jeszcze wracam. Już jestem z powrotem. Pozostały jeszcze cebule w całości, dwie sztuki. Gdzie się tutaj umieszczą, tak żeby nie wystawały ponad poziom. Dwie, trzy, no w zależności od wielkości. Powiedzmy, że takie jak widzieliście u mnie na filmie, to dwie. Teraz tak, gorąca woda, zalewamy jej naprawdę niewiele, tylko tyle, żeby to mięso miało szansę się obgotować, więcej nie trzeba, no i przykrywam. Bułeczki czekają na swoją kolej, to jeszcze nie ten moment. Czas gotowania około 30 minut. Mięsko musi być półmiękkie. To trzeba sprawdzać. W zależności od tego, jak intensywnie, a nie za intensywnie powinniśmy gotować, to powinno zająć około 30 minut. Może dłużej, może krócej. Sami musicie uznać, kiedy to mięsko jest na pół gotowe. Wtedy trzeba będzie też lekko rozdrobnioną wątrobę dodać i ją obgotować przez 5, góra 10 minut. I to będzie koniec obgotowywania. A po obgotowaniu zobaczymy się jeszcze raz i powiem co dalej. Na razie. Thank you.
po dodaniu wątroby gotowanie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. 5 do 10 minut. Dla pewności sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Nie ma być to rozgotowane mięso, ale w stanie takim półmiękkim. Będziemy to jeszcze mielić i będziemy piec, więc będzie jeszcze obróbka cieplna. Co teraz? Wykorzystując walory tego garnka z wielowarstwowym dnem, że on trochę temperaturę utrzyma i to jeszcze będzie w tym garnku dochodziło, aczkolwiek już nie musi, to pozostawiam to na pewien czas, no, na godzinę myślę pozostawię w normalnym garnku, który nie ma takiej dobrej termiki, z pół godziny pewnie by wystarczyło i jeszcze raz powrócę i powiem co dalej. Na razie niech stygnie i dochodzi. Na razie. Zawartość garnka już przestygła. Nie jest zimna, ale też nie jest gorąca. To będzie jeszcze do rana stygło. Dzisiaj już prawie nic nie będę robił. Odsuwam trochę na bok. Delikatnie, nie chcę tego porozwalać. Ale muszę zrobić trochę miejsca. Po kolei najlepiej. Po co mi to miejsce? Dlatego, że zaraz tutaj będę wkładał tą czerstwą, nie wiem czy wspomniałem wcześniej, bułkę. I teraz dwie albo trzy. Chodzi mi o to, żeby te bułki nasiąknęły tym sosikiem, który tutaj jest. Jak najwięcej go powinny wchłonąć. Myślę, że jeszcze trzecia też tutaj wejdzie. Ja to jeszcze parę razy zajrzę, ale tu już nic istotnego działo się nie będzie. Chodzi o to teraz, żeby trochę tej wilgoci do bułeczek weszło. I do rana. Rano będę działał dalej. Także do zobaczenia. Poranek następnego dnia. Jeszcze poranna kawa w kufku. Żeby się szybciej i lepiej obudzić. Ale już trochę pracy dzisiaj wykonałem. Wszystko, co było w garku, zostało wyjęte. Cały płyn przesadzony, żeby wszystkie grzybki wyłowić, resztki cebuli. Też rozdrobnione do takiej postaci, żeby to przez maszynkę puścić. Co teraz? W maszynce oczko najdrobniejsze, jakie macie. Ja mam tutaj niepełne 3 mm, 2,7, tak zwaną makówkę. Mielimy co najmniej dwa razy. Powinno być trzy. W zależności od tego, jaką konsystencję tego pasztetu chcecie uzyskać. Można nie mielić, jeżeli ktoś ma silny blender, to można po pierwszym zmieleniu wrzucić to do blendera i w blenderze jeszcze rozdrobnić. W każdym bądź razie gładkość powinna być dość duża. Taką, jaką potrzebujecie, taką trzeba wykonać. W maszynce minimum dwa razy, najlepiej trzy razy mielić, albo raz w maszynce i porządnie rozetrzeć w blenderze. Dużo gadał nie będę. Wszystko, co tutaj jest, puszczam przez maszynkę. Pieczywo, jak chcecie, możecie rozdrobnić i wrzucić, możecie puścić przez maszynę. Generalnie niewiele to da, bo ono jest już tak namiękłe tym sokiem mięsnym, że rozpada się. Ewentualnie gdzieś jakiś twardszy kawałek został, to można go przez maszynę puścić, żeby rozdrobnić, ale u mnie chyba czegoś takiego nie ma. Rozpadło się totalnie. No i dobra, jedziemy. We'll be right back.
jedno mielenie już za mną. Teraz czas na przyprawy, a po wymieszaniu z przyprawami będę to rozdrabniał dalej. Jakie przyprawy? Do smaku, no, do smaku. Każdy ma smak różny, ale na tą ilość ja dam 2 łyżeczki soli, takie niezapełne. Dobrze jest potem spróbować ewentualnie dosolić. Każdy ma różny gust. Pieprz. Około jednej porządnej łyżeczki, ale to też, jak chcecie mieć bardziej pieprzne, dajcie więcej. Pieprz czarny, mielony. Troszeczkę jeszcze. Potem i tak, i tak spróbuję i ewentualnie korekta będzie. Gałka, muszka, tołowa. Za dużo nie będzie, tak około pół łyżeczki. Tu się jeszcze jakieś resztki zebrały. Też oczywiście można dać więcej lub mniej. Dodaję do swojego gustu, ponieważ w przepisie było tylko, że użyć tych przypraw. Nie było ile. I dobrze, krótkie mieszanie i dalsza część rozdrabniania. Teraz jest czas na to, żeby spróbować, czy ja tu chcę jeszcze czegoś dodać. Soli myślę nie, ale trochę pieprzu jeszcze dołożę. Powiedzmy kolejne pół łyżeczki. Nowe rzeczy się pojawiły na stole. 3 jajka, smalec, kawałeczek, bułka tarta, foremki aluminiowe. Mogą być inne oczywiście. Ja akurat takie użyję. Pokrojony w plastry boczek i pokrojona w plastry słonina. Boczku trochę mniej, słoniny trochę więcej. Boczek będzie szedł na dno foremki, a słonina będzie przykrywała pasztet z wierzchu. Też chodzi o to, żeby się osłonić go od góry trochę, żeby się tłuszcz wytopił, który też w ten pasztecik wsiąknie. Także wszystko powinno być ok. Dobrze, jeszcze łyk kawy. I teraz tak. To mogę przełożyć do wygodniejszego naczynia. Pachnie, że już bym to jadł, a jeszcze kawał roboty przede mną. Przyprawy już nie będą potrzebne, więc na razie odstawię. I jajeczka. 3, góra 4. To też trzeba patrzeć, jaką konsystencję ma ten nasz mięsny farsz. Generalnie powinien być ścisły, kleisty, ale w żadnym wypadku rozpływający się.
Teraz wiadomo, że jak dodamy jajka, to jeszcze on się trochę rozluźni, a nie powinien się rozluźnić nadmiernie. No dobrze, wymieszam tą resztkę pieprzu, którą dołożyłem razem z tymi jajkami i zrobię jedną spójną masę. I jakby nadal była za ścisła, to jeszcze stoi jar, w którym mam to, w czym się mięsko gotowało. Już niewielkie ilości nam zostały, ale zawsze można dodać. Ale nie zróbmy tego zbyt luźnego. To nie ma prawa się rozpływać. Jeżeli by Wam konsystencja wyszła za luźna, można ją zagęścić bułką tartą, a jeżeli tylko odrobinę za luźna, można wstawić na jakiś czas do lodówki. Jak będzie trochę chłodniejsze, to i bardziej spójne. Dobrze, co dalej? Resztki jajek już nam niepotrzebne. Foremki. Zakładam, że 5 sztuk powinno wystarczyć, a zaraz się okaże, jak się praktyka zgodzi bądź minie z teorią. Smarujemy smalcem cały spód. Smalec powinien być już troszeczkę ogrzany, żeby nie był zbyt twardy. I boki. Kolejna czynność to obsypanie bułką tartą. Trochę do środka, rozprowadzić równo po wszystkich ściankach. Teraz czas na boczek. Na spód każdej foremki układam plastry boczku, starając się zrobić tak jakby drugie dno. Nie musi być dokładnie szczelne, ale na tyle, na ile się da. Narzędzie łatwiej będzie niż palcami. Na przykład tak to powinno wyglądać. Kolejna czynność to nakładanie pasztetu. Można to robić na dwa sposoby. Albo spróbować uformować taką, że tak powiem, batą, kiełbaskę, coś w tym rodzaju, taką cygaro wzdłużne i włożyć i potem dopasowywać, albo tak jak ja, łyżką po kawałeczku i cały czas dobrze dopasowywać do kształtu foremki. Ostatecznie no, tak to powinno wyglądać. Może być mniej napełnione, nie może być więcej napełnione. No a to teraz cienka warstwa słoniki.
piekarnie się rozgrzewa, w zasadzie już jest rozgrzany, ustawiony na 200 stopni. Termoobieg i co? I w zależności oczywiście, każdy piekarnik jest inny. Może być to od 200 do 220 stopni, możecie też próbować piec bez termoobiegu. Ja jestem przyzwyczajony do pieczenia w termoobiegu, więc tą metodę zastosuję. Rozpocznę od 40 minut. Czas powinien, myślę, do około godziny, ale oczywiście trzeba będzie to sprawdzać w trakcie i niezbędny będzie do tego patyczek drewniany do szwyków, żeby tradycyjną metodą zobaczyć, jak ten pasztet w środku jest, w jakim stanie aktualnie. Można ustawić tak, można delikatnie, ale naprawdę delikatnie przywrócić solą ziołową albo solą czosnkową. Naprawdę niewiele tego. I wkładam do piekarnika. I dobrze, że zaplanowałem wcześniejszą kontrolę, dlatego być może, dlatego że tylko 5 było tych pasztecików, czyli niewielka ilość, albo też piekarnik temperaturą skoczył troszeczkę wyżej niż to ustawiłem. To nie jest tak precyzyjnie ustawiane, ale dość szybko doszły pasztety i są już gotowe. Otworzyłem, troszeczkę wystygły, teraz mogę to przełożyć na stół, żeby stygły dalej. A pachną już tak, że aż się trudno powstrzymać. Ale gorącego jadł nie będę. Już są na tyle chłodne, że mogę to przynosić dłońmi. Nie powstrzymam się, chociaż kawałeczek słoninki. Pychata. Co teraz? Niech ostygną, potem je złożę do lodówki, żeby jeszcze bardziej ostygły i być może jeszcze dzisiaj wieczorem przeprowadzimy degustację. Pokazywałem na filmie taki jeden z objawów tego, że pasztet już jest prawdopodobnie dobry. To jest to, że powstają przestrzenie, on odchodzi od foremki, tak jakby się kurczył delikatnie. To jest jeden z tych objawów, na które należy zwracać uwagę. Oczywiście wygląd zewnętrzny też, poziom przypieczenia. No i to, że jak wbijamy patyczek, to musimy go wyciągnąć i nic tam na nim być nie powinno. Powinien być suchy, tak jak to się robi przy ciastach. No dobrze. Może jeszcze malutki kawałeczek. Na ciepło. Cudownie pachnie, ale muszę wytrzymać. Zobaczymy się prawdopodobnie dziś wieczorem. Na razie. Dzień się powoli już kończy. Jeszcze co prawda widno, ale godziny już nie takie wczesne. Korzystamy z tego, że wciąż lato, więc dzień długo trwa. To jest jeden z tych pasztetów, które wykonałem. Widać, że to jest właśnie ten, z którego podjadałem już kawałeczki słoninki. Co niniejszym chętnie też uczynię. Jak on stężeje, już na samym początku widać, że są przerwy pomiędzy ściankami. To znaczy się, że on się tak ładnie zbiegł i jest to jeden z objawów też już właściwego upieczenia. Powinien teraz taki pasztet bez problemu foremkę opuścić. No. Jeju. Jak się powstrzymać? Nie można. Nie ma szansy, żeby się powstrzymać. Trzeba po prostu ukroić. Ja.
niebo w ustach dosłownie. Pychotka. Porządny. Doskonale się kroi, ale gdyby ktoś bardzo chciał, to w środku ta konsystencja, taką lekko smarność zachowuje. A cała skórka z każdej strony chrupiąca. No i ten boczek, który na spodzie się odzostał. Coś wspaniałego. Zaraz będę kroił chlebek i jadł. W sumie dość prosta, trochę czasochłonna procedura, ale prosta, łatwa do wykonania. No i 5 nawet takich małych pasztecików na trochę wystarczy. Spróbujcie, smacznego Wam życzę. I na koniec chciałbym zaprosić wszystkich do mojego sklepu, w którym możecie nabyć takie rzeczy jak wędzarnie, jak nadziewarki, jak szynkowary, jak koszulki specjalne i wiele innych ciekawych rzeczy dla wędliniarzy, winiarzy, piwowarów. Zapraszam serdecznie. Na razie.